7 maja granat wybuchł w tłumie czekających na chleb w samym centrum Sarajewa. 20 osób zginęło, a 3 razy więcej zostało rannych. Więc tego dnia w samym centrum Sarajewa spadł i wybuchł granat. Na asfalcie zakwitła róża ludzkiego mięsa. Wokół leżeli zabici. Łzali ranny. Krzyczeli. Wołali o pomoc. Przeklinali. Plamy krwi robiły się coraz większe. Przybiegali ludzie z pomocą. Tylko jeden człowiek kroczył między nimi wolno. Szedł z bochenkiem chleba ściśniętym pod pachą. Szedł i nikt nie zauważył, że nie ma głowy. Jego zakrwawiona głowa toczyła się przed nim. Śmiejąc się, śpieszyła, żeby zdążyć do domu przed nim i wygłodniałym domownikom oznajmić radosną wieść, że udało mu się zdobyć chleb. Za nim szli czyściciele ulic, którzy silnymi strumieniami wody z sikawek zmywali ślady krwi. Groby na nowych cmentarzach. Groby na starych cmentarzach. Groby w parkach. Groby na placach zabaw. Groby na terenach zielonych. Groby w ogrodach. Groby przy domach. Zabici na ulicach. Taka właśnie jest ziemia obiecana nacjonalistów. Czasem w kontraście do wojennego horroru maluje się taki idylliczny obraz przedwojennego Sarajewa, w którym wszyscy nic, tylko kochali się nawzajem na wyrzutki i uwielbiali tamtych innych i rozkoszowali się ich odrębnością. Tak nie było. Różne narody i wyznania Sarajewa żyły obok siebie w mniejszej lub większej harmonii. Natomiast nie przychodziło im do głowy mordować się nawzajem. I kiedy wybuchła wojna, wojna została Sarajewo nieprzygotowana. Jeszcze na 2 dni przed rozpoczęciem serbskiego ostrzału prezydent Alija Izetbegović w takim słynnym przemówieniu powiedział: obywatele, śpijcie spokojnie, wojny nie będzie. Bo do wojny potrzeba 2 stron. No a my jej przecież nie chcemy. 2 dni później na Sarajewo spadły pierwsze serbskie pociski. Zaczęło się najdłuższe obrążenie nowożytnej Europy. Dłuższe niż obrążenie Leningradu. A kiedy się skończyło, ponad 10 tysięcy Sarajewian było martwych. W tym ponad 1,5 tysiąca dzieci. Miasto jest zdruzgotane i miasto swoją wojnę przegrało. Przegrało dlatego, że Sarajewo broniło pomysłu na życie tak jak do tej pory, w którym ludzie różnych narodowości, różnych wyznań mieszkają obok siebie i są dumni z tego, że mieszkają w takim różnorodnym mieście, żenią się między sobą i myślą o swojej przyszłości właśnie w różnorodności. Wojnę Sarajewu wytoczyli serbscy nacjonaliści, którzy nie chcieli tej różnorodności. Którzy mówili, tu cytuję przywódcę Radovana Karadzicza, narody są jak oliwa i woda. Nie można ich mieszać. Muszą żyć rozdzielone. Rzecz w tym, że chociaż dla uproszczenia w skrócie mówimy, że to Serbowie oblegali Sarajewo. Jedni Serbowie Sarajewo oblegali, inni Serbowie Sarajewa bronili. W Sarajewie pozostało 60 tysięcy Serbów broniących miasta razem z innymi jego mieszkańcami, muzułmanami, Chorwatami, Żydami. Zastępca dowódcy Sarajewa, generał Jovan Divjak, Serbem. Zastępca redaktora naczelnego sarajewskiego dziennika Oswobodzenie jest Serbem. I taką wyliczankę można by długo prowadzić. I to prawda. Po 4 latach serbskiego obrażenia w Sarajewie źle jest być Serbem. Ale jest też prawdą, że w Sarajewie nie było antyserbskiego pogromu.
Ale wojna, która się rozpoczęła przeciwko temu pomysłowi dzielenia oliwy i wody, tym właśnie się zakończyła. Rozbiorem Bośni, jej podziałem na trzy groteskowe, etniczne mini-państwa. Na początku spotkania, mówiąc o zagrożeniach wynikających z samego faktu tego konfliktu i tej wojny, mówił Pan o tym, że jest ona lekcją, przestrogą, wszystkim co najgorsze dla przyszłej Europy. Tak. Jest kilka przykładów w Europie jakby kontrargumentu. Szwajcaria chociażby jako państwo, Paryż jako miasto, nie mniejsza mieszanka kultur niż Sarajewo, prawda? Najładniejsza cerkiew, jaką widziałem, stoi w Kopenhadze, do której chodzą wierni. Czy faktycznie ta lekcja z Sarajewa i Bośni jest tak przerażająca dla wizji wspólnej Europy, narodów, kultur, wyznań? Proszę pana, no Szwajcaria jest wyjątkiem. To oczywiście jest bardzo łatwo. Ani Bośnia? Popatrzmy dalej. W tym pańskim Paryżu, tak wspaniale plurietnicznym, ponad 20% obywateli zgadza się z tym, co Le Pen mówi na temat imigracji. A Le Pen mówi czarnuchów won. No, mówi to kulturalną francuszczyzną, ale to właśnie mówi. W Danii jest ta piękna cerkiewka i działa radio nazistowskie, antysemickie. Kiedy mówię, że jest lekcja Bośni, ja nie mówię, że jesteśmy w roku 39 i że zaraz to wybuchnie masakra i rzeź. Bo tak nie jest, tak po prostu nie jest. Ale zagrożenie jest stałe i nie można mu się przeciwstawić wtedy, kiedy już jest za późno. Nie może być tak, jak było właśnie w Bośni, że wszyscy zamykali oczy na to, że to idzie i obudzili się nagle z czołgiem przed domem. I przeciwstawiać się temu można skutecznie tylko wtedy, kiedy to jeszcze jest słabe. Kiedy jeszcze można dać mu odpór. Kropla wody na spragnionych wargach życie. Nie! Kropla wody na spragnionych wargach śmierć! Przy studni nie ma pustych i pełnych naczyń. Są zabici i ranni. W Sarajewie nie ma wody. W Sarajewie płynie krew. Po 4 latach sercowego obrażenia w Sarajewie źle jest być serem. Ale jest też prawdą, że w Sarajewie nie było antysemickiego pogromu. Ale wojna, która się rozpoczęła przeciwko temu pomysłowi dzielenia oliwy i wody, tym właśnie się zakończyła. Rozbiorem Bośni, jej podziałem na trzy groteskowe, etniczne mini-państwa. Formalnie jeszcze istnieje Bośnia, Republika Bośni i Hercegowiny, która ma swoją flagę, swoje miejsce w ONZ-cie i właściwie żadnego innego bytu prawdziwego oprócz tych dwóch symboli. Jej terytorium zostało podzielone między Republikę Serbską i Federację Bośni i Hercegowiny. Federacja Bośni i Hercegowiny dzieli się na chorwacką wspólnotę Herceg Bośni i, żeby było śmiesznie, na Republikę Bośni i Hercegowiny, czyli to samo państwo, na terenie którego działają te dwa inne twory etniczne. Republika Serbska, jak sama nazwa wskazuje, jest już czysto serbska. Wygnano z niej ponad 1 milion ludzi, wymordowano około 200 tysięcy. Minie obłąkańczej ideologii, która mówi, że świętą ziemię serbską nie może brukać obcy. Nie tylko wyrzucano ludzi, wysadzano w powietrze meczety, zaorywano cmentarze, tak żeby po tych obcych, brukających świętą serbską ziemię nie pozostał żaden ślad. W chorwackiej wspólnocie Herceg Bośni jest podobnie, tyle tylko, że tam terytorium to było mniej etnicznie przemieszane i mniej etnicznego czyszczenia trzeba było zrobić. Na tym, co pozostało z Bośni nie serbskiej i nie chorwackiej, mieszkają przede wszystkim muzułmanie. Nie dlatego akurat, żeby tam też panowała ideologia czyszczenia etnicznego, ale dlatego, że po tym, co sąsiedzi jednego wyznania robili sąsiadom drugiego wyznania, strach mieszkać z innymi. To już nie jest to Sarajewo, w którym świątynie 4 wyznań spadło pod siebie.
Kiedy na mocy porozumienia z Dayton, które przywracało władzę, suwerenność bośniacką nad całym Sarajewem, dzielnice Sarajewa przez 4 lata kontrolowane przez Serbów wracały pod suwerenność bośniacką, uciekło z nich 80 tysięcy ludzi. Serbów, z reguły uchodźców z innych części Bośni, którzy przybyli do Sarajewa, uciekłszy z tych obszarów kraju, których ich armii nie udało się podbić. Uciekali dlatego, że z tych dzielnic przez 4 lata prowadzony był ostrzał Sarajewa. Bali się odpowiedzialności zbiorowej, ale bali się też, że mogą być prześladowani za to, tylko że są Serbami. Ten lęk nie był bezzasadny. Do Sarajewa, do niekontrolowanej przez Serbów części Bośni, napłynęły setki tysięcy uchodźców, tych, którzy przeżyli ludobójstwo. Dla nich ostatnią rzeczą pod słońcem, jaką chcą, jest znów mieszkać z Serbami, skoro poprzednia próba skończyła się zagładą. Nie zdarza się to na innej planecie. Ani w bajce złej czarownicy. Zdarzy się to nam. W naszym mieście, w naszym domu, na naszej ławce. Nie ludzie zabijają ludzi. Narodzone i nienarodzone dzieci. Napisane i niedopisane książki. Namalowane i nienamalowane obrazy. Wszystko. I ptaki. I drzewa. I nasze dusze. Czy wystarczy nam jeszcze miłości, by nie zgubić się w mroku? Potrzebne nam jest światło. Potrzebny nam jest most przerzucony przez mrok. Więc Bośni już nie. Tej Bośni, za którą wycono za broń, już nie ma. Powstały 3 etniczne mini państewka. I nie ma chyba wątpliwości, że wcześniej czy później Republikę Serbską wchłonie Wielka Serbia, chorwacką wspólnotę Herceg Bośni wchłonie Wielka Chorwacja, a na tym skrawku Bośni, niepołkniętym przez Serbów i odrzuconym przez Chorwatów, powstanie małe muzułmańskie mini państewko, pewnie równie paskudne, co państewka serbskie i chorwackie, nacjonalistyczne, autorytarne, nietolerancyjne. Bo doświadczenie tych 4 lat nauczyło ludzi, że nie można wierzyć w demokrację, tolerancję, współżycie. Kiedy pierwszy raz przybyłem do Sarajewa, latem 92 roku, na samym początku wojny, mimo tego, że ostrzał był niezwykle trwały, mimo że codziennie ginęli ludzie, wszyscy byli dobrych myśli. Wszyscy byli przekonani, że to potrwa jeszcze najwyżej kilka tygodni, no przecież Europa nie dopuści. Przecież my tu w Sarajewie bronimy tych wartości, na których oparta jest Europa. Wartości tolerancji, pluralizmu. Jest niewyobrażalne, żeby pozostawiono nas samych. Nikt nie robił zapasów opału na zimę. Zima się wydawała niesłychanie odległa. Na pewno wojna skończy się przed zimą. I tej zimy, tej pierwszej wojennej zimy, więcej ludzi zginęło w Sarajewie z chłodu niż od kuli. Mój przyjaciel Zdravko Grebo, profesor prawa na Uniwersytecie Sarajewskim, jeden z nielicznych sarajewskich intelektualistów, którzy pozostali w mieście do końca, miał szczęście, bo prawnik miał wielką bibliotekę. Opracował technikę przerabiania swojej biblioteki na opał. Wyrywał kartki z książek, miał taki wyćwiczony chwyt, jedną ręką za twardą okładkę, a drugą za kartki przy samym grzbiecie, żeby jak najmniej papieru się znajdowało. I papier moczył w wodzie. Powstawał papier maszy, prawda, takie, jakie być może w Młodzieżowym Domu Kultury się używa do robienia masek. I potem z tego papier maszy formował brykiety, którymi opalał dom. On i jego ojciec różnili się w technice robienia brykietów. Zdravko był zdania, że należy robić brykiety okrągłe, bo dłużej się palą. Jego ojciec, że podłużne, żeby je ustawiać tak jak kawałki drewna. No i kłócili się, nie mogli dojść do ładu, jeden robił okrągły, drugi robił podłużne, a obaj cieszyli się, że Zdravko tak przewidująco wybrał zawód prawnika, dzięki któremu mają opał.
Jedna z rzeczy, która najbardziej jakby poruszyła mnie słuchając pana, był fakt opowieści o losach biblioteki przyjaciela pana w Sarajewie. Ja chciałem zapytać o to, czy są możliwe do oszacowania straty kulturalne w tych krajach, w których wojna się toczyła? Czy jest możliwe odtworzenie, znalezienie rozgrabionych dóbr kultury, które jednak zostają dłużej niż ludzie i dłużej niż państwa? Dają świadectwo cywilizacyjne całej Europy po prostu. Proszę pana, no rozgrabione to jeszcze pół biedy. Natomiast w Sarajewie spłonął Instytut Orientalistyczny, spłonęła Biblioteka Narodowa, a bardzo ciężko strzelano Muzeum Etnograficzne i to nie były przypadki. Czy artyleryści pana Karadzicza celowo godzili w to, co było dowodem na to, że w Bośni można było żyć razem. I to jest nie do odtworzenia. A podejmowane są rozmaite inicjatywy, niektóre bardzo piękne. Jest taka inicjatywa Muzeum Vukovaru na wygnaniu. Vukovar to jest to miasto w Chorwacji zdobyte i zniszczone przez Serbów, gdzie artyści z różnych krajów, także i z Polski, ofiarowują swoje dzieła dla Vukovaru. To muzeum jest w tej chwili na wygnaniu. Kiedy Chorwacja wróci do Vukovaru, te dzieła będą eksponowane w nowym vukovarskim muzeum. Ale oczywiście dobytku kulturalnego się nie przywróci. Zniszczenia są ogromne. Między innymi dlatego, że od 50 lat technika wojskowa osiągnęła znaczny postęp. I to, co przedtem wymagało nalotu dywanowego, w tej chwili wymaga jednego celnego pocisku zapalającego. Zniszczono nieodwołalnie na teren kontrolowany przez Serbów. Serbowie zniszczyli wszystkie meczety. Była świadoma celowa polityka, oni się z tym znacznie kryli. To chodziło o to, żeby usunąć te ślady zbrukania świętej ziemi serbskiej. Cmentarze muzułmańskie zaorano, zrobiono na nich parkingi. Tego się już nie odtworzy. Obraz Bośni i fizyczny obraz został tu zmieniony raz na zawsze. I jeżeli coś zostanie, to no to jak w tym wierszu Sipa Osti, że jedyny dzban, który się nie zbije, to ten, który nosimy w pamięci. Jeżeli nawet już nie będzie Sarajewa, to i tak będzie tym, czym było. W 1946 roku dotarł na stację Bolesławickiego Dworca pociąg z pierwszymi reemigrantami z byłej Jugosławii. Do Polski ostatecznie przybyło 18 tysięcy Polaków w 33 transportach. Od tych wydarzeń dzieli nas już 50 lat. Podczas powitania kierownik pierwszego transportu złożył następujący meldunek. Zgłaszam Rzeczpospolitej prezydentowi i rządowi, że pierwszy zbiorowy transport Polaków starej emigracji powrócił do ojczyzny. Niech będzie to przykładem dla wszystkich Polaków na całym świecie. Natomiast najstarszy wiekiem reemigrant Marcin Szaja ze wzruszeniem powiedział, cytuję: zgłaszamy my Polacy z Bośni, że wróciliśmy, że nasze wsie i osady przenosimy na ziemię odzyskane, że nie boimy się tutaj ni pracy, ni trudu, a na zachodnich granicach Polski teraz i my będziemy trzymać straż. Co musieli opuścić, przyjeżdżając na ziemię swoich dziadów? Dzikie szczyty Czarnogóry i Słowenii, kontrastujące ze spokojnymi równinami Wojwodiny, surowe wąwozy, rwące potoki i strome przełomy rzek Hercegowiny, sąsiadujące z łagodnymi pagórkami Serbii pokrytymi winoroślą, skaliste góry i stare lasy Bośni, leżące nieopodal wybrzeży Dalmacji, z licznymi wyspami, które są pełne gajów oliwnych i cyprysowych, lasów świerkowych, palm i drzew pomarańczowych. Świat roślinny byłej Jugosławii jest nie tylko bardzo bogaty, lecz obfituje również w rzadkie gatunki roślin. Wśród 6 tysięcy gatunków roślin jest aż 165 endemitów. Lasy pokrywają 1/3 powierzchni byłej Jugosławii. Z ponad 600 gatunków ptaków europejskich spotykamy tu 508 gatunków. Ze 144 gatunków ssaków około 90. Jedyna w swoim rodzaju jest fauna wód podziemnych.
W wodach jaskiń, rzek i jezior podziemnych żyją najstarsze gatunki w Europie. Pojechać, bo jeszcze nie myślałem. Dobrze, zapiszę was na 18 transport. Dobrze, dziękuję. Wycinajcie tu przez nami. No ale trzeba już się będzie ładować, bo już będzie trzeba na koli iść. To tak prędko? A to wypijmy se za tę Polskę. Tak, żeby dobrze było w Polsce, tak? Wypijmy. No. Chodźcie się, chodźcie, pomalu się pakować. Trzeba się pakować i jedziemy. Długo tej kolei nie ma. Boże, nie chyba ja do tej Polski nie pojadę, szybciej ją tu umrę! Jeszcze pojedziemy! Idzie choroba! Nie bój się, nie! Ty na młode kości chorujesz! Mało tam partyzanów nocowało u ciebie? Zaraz za to chcesz łosnać piwa! To ci luka frygla, jak ty kombinowała! I do Polski zawiezie jakiegoś bereźnika. Jeśli będziecie brać. Wrócę się, bo tak mi szkoda wam tego winogrodu. Tych bruskwinów. A tych takich, tych bani, tych dyniów. Stroje ludowe noszą liczne wpływy od alpejskich i środkowoeuropejskich w Słowenii, pośródziemnomorskie w Dalmacji oraz orientalne w Bośni, Hercegowinie, Serbii i Czarnogórze. Niektóre części stroju mają znaczenie symboliczne, na przykład czapka czarnogórska wyraża smutek za utraconą wolnością. W Czarnogórze i Hercegowinie tradycyjnie mężczyźni nosili biały strój, bowiem Turcy uznawali strój biały za niewolniczy. Strój kobiecy jest bardzo bogaty, haftowane staniki, fartuchy, chusty na głowę. Noszenie zasłon czarczafów po referendum w tej sprawie po II wojnie światowej zostało zakazane. Do połowy XIX wieku w Serbii mężczyźni nosili warkocze, które wyszły ze zwyczaju tylko dzięki surowym zakazom z powodów higienicznych i strategii wojennej, bowiem podczas walk wręcz z Turkami ci obezwładniali Serbów, ciągnąc ich za warkocze. Jedno ze starych powiedzeń brzmi: popatrz na jego obuwie, nim go wpuścisz do domu. Często było to kierpce skórzane, różnych kształtów, bogato zdobione, zakładane na wełniane skarpety, zakończone pięknymi haftami. W słowiańskiej muzyce ludowej występują instrumenty o niemal egzotycznym brzmieniu. Od dawien dawna rozpowszechnione, lubiane i cenione jako symbol wolności i przetrwania są gęśle. Inne instrumenty, które nie są znane bliżej w Polsce, to zurle oraz tarabuka, rodzaj bębna. Śpiew, tak jak dobra kuchnia, nieodłącznie towarzyszy spotkaniom. Wśród znanych regionalnych potraw są dania z rusztu. Na przykład siekane odpowiednio przyprawiane mięso w postaci paluszków, pieczone na ruszcie, a podawane z siekaną cebulą, pieczoną papryką w oliwie i occie. Inne ciekawe potrawy to sarma, gołąbki z kapusty lub liści winnej latorośli, podawane z kwaśnym mlekiem, a musaka to przekładaniec z odpowiednio przyprawionego mięsa, ziemniaków, bakłażanów lub fasoli szparagowej. Niezłym smakołykiem na deser jest pita z orasima, przekładaniec z francuskiego ciasta z orzechami.
Z alkoholi ceni się przede wszystkim rakije, różne rodzaje wódki, gin z miąższu winogronowego i winiaki. Wolek konia zrobi, wszystko na gospodarce już potrafi. Niech tak mi to trzeba! Nie będę handlę w swoją mocie. Czekajcie, Daro, ja ją tu zawołam, gdzieś się tam schowała, czy gdzieś poszła. Jak obiecała, to chyba... Hanka! Chodź, nie siedź koło tej babki, chodź mu popatrz. Ło, zobacz. Siadaj tak, ło, bo ja. No. Ło, na kosę. No dobrze, dobrze, ale Hanka, jak to Hanka, ale co wy docie tej Hance? Siadajcie, pogodowa. No, siadajcie. Otóż, chodź. Ja chcę od razu zjedzić. Ja nie siadam, aż będzie wszystko zgoda. Co ja bym dał krowę, no. Jakbyście dali... No to się dziewczynie krowa należy, no. Wola Boga, krowa jedna to moja. O. Babcie ciężka z tym zbitym rogiem do nas rzekła. Serafinie, Serafinie, no, czego to... tak do nas? Naprawdę zdechła, dojdzie. Nie ma krowy? Naprawdę. Będzie krowa? Będzie krowa? Chodźcie, chodźcie. Siadaj, Szymuś, tutaj sobie. Popatrz, jaki fajny krówek. No, siadajcie, łopie. Wypijemy sobie raki i podetrzmy pogodę. Wypijemy. Ojczyzny to uczucie pielęgnowane przez reemigrantów mimo upływu tylu lat. Pozostawione miejsca, przyjaciele, wspomnienie niepowtarzalnego klimatu wieczornych spotkań. Niejednokrotnie tam bywali już po wojnie, pokazywali swoim dzieciom osobliwość Morza Adriatyckiego i piękno Sarajewa. Dlatego konflikt bałkański jest też ich bólem. Pewna pani, której rodzice przyjechali 50 lat temu z byłej Jugosławii, mówi, że próby wspominania tamtych miejsc kończą się zwykle płaczem. Jeśli miałbyś sercu bliska, to przecież druga ma ojczyzna. Bośniacka ziemia mnie karmiła, piękna, górzysta, niezbyt żyzna. Żyłem beztrosko jako dziecko, gdzie werba spada prosto do Sawy. Stamtąd Kozara jest widoczna cała, od szczytu do podstawy. Dziecinna radość wnet zniknęła, kiedy faszyści tu wkroczyli. Niemcy, ustasze i czetnicy piekło dla ludzi utworzyli. I tylko tity partyzanci promyk nadziei nam dawali, że kiedyś znów nastanie cisza, młodzi nie będą umierali. Wreszcie nadeszło wyzwolenie. Kto przeżył, ten mógł decydować, czy miał żyć dalej, tam nad Sawą, czy też do Polski się spakować. Tak pożegnałem kraj dzieciństwa ze łzami w oczach i rozterce. To przecie takie jest niezwykłe, mieć dwie ojczyzny, jedno serce. To, co mówi pan Herbut w swoim takim bardzo zażającym wierszu o dwóch ojczyznach, to jest coś, co mi jest bardzo bliskie. Ja bardzo, myślę, bardzo po prostu mocno rozumiem, jak bardzo można zachorować tę Jugosławię. Jak bardzo można ze skądinąd poczuć, że ten kraj staje się poniekąd drugą ojczyzną. Także wszyscy z państwa, którzy macie swoje korzenie tam, dla których ta ziemia nadal jest bliska, jesteście mi ogromnie bliscy i bardzo mocno rozumiem i wasze uczucie dla tego kraju, i wasz ból w związku z tym, co się dzieje.
Opisywana rzeczywistość przekracza wszelkie wyobrażenia o wojnie prowadzonej w Europie pod koniec XX stulecia i przywodzi na myśl wyjątkowo okrutne walki plemienne. Zbrodniarze wojenni, zbiorowe mogiły, byliśmy pewni, że te terminy należą już do historii. Tymczasem w okolicach dawnej muzułmańskiej enklawy w Srebrenicy znajduje się kilkanaście masowych grobów. Dwa dni po zdobyciu enklawy przez bośniackich Serbów w pobliskiej miejscowości Glogowa zwycięzcy rozstrzelali kilkuset muzułmanów. Jeszcze straszniejsze tajemnice kryje kopalnia Ljubija, gdzie Serbowie ukryli ciała około 8 tysięcy muzułmanów i Chorwatów. Thank you.